Na początek chcę przeczytać jedno miejsce z Dziejów Apostolskich, 15 rozdział. Ale celem jest rozdział z Jeremiasza. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Osiemnasty werset. Znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. Tutaj 21 werset mówi, że my jako wierzący, nawróceni z pogan, mamy pewne zobowiązania wobec Mojżesza. Mojżesz jest Słowem Bożym. Mojżesz od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają. To mówi 21 werset, gdyż czyta się go powszechnie. I co się czyta? Załóżmy, że mamy osobę, która pierwszy raz w życiu trzyma Biblię i czyta pierwszych 10 rozdziałów. Trafia w tych 10 rozdziałach na to, że należy Bogu oddawać cześć i na to, że jest tutaj zakaz przelewania krwi. To jest opisane w 9 rozdziale pierwszej Mojżeszowej i jest połączone z takim zewnętrznym symbolem niekonsumowania krwi przez ten właśnie to polecenie. I wtedy, jeżeli by widział, że chrześcijanie czczą bałwany oprócz prawdziwego Boga albo w inny sposób oddają się duchowemu wszeteczeństwu lub, bo bałwochwalstwo jest duchowym wszeteczeństwem, albo cielesnemu wszeteczeństwu, bo jeśli popatrzymy na ten werset 19 i 20, to on jest tak jakby tutaj na dwóch sprawach skoncentrowanych, ale w dwóch aspektach. Czyli jest bałwochwalstwo jako wszeteczeństwo duchowe i bałwochwalstwo, to wiemy, ze Starego Testamentu jest postrzegane jako niewierność wobec Boga. Ale też tutaj jest powiedziane o nierządzie takim, który widać w codziennym życiu. I też widać, że jest to właśnie znowu kwestia krwi albo szacunku do życia, które dał Bóg. I teraz, jeśli z Jeremiasza byśmy się poświęcili rozdziałowi, to jest bodajże rozdział w okolicach 40, zaraz znajdę, czy 4, czy plus minus 1-2 rozdziały. Tak, to jest 44 rozdział. Słowo, które doszło Jeremiasza o wszystkich Judejczykach mieszkających w ziemi egipskiej, osiadłych w Migdol, w Tachpanhes, w Nof i w ziemi Patros, tej treści. Tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Wy widzieliście wszystkie nieszczęścia, które sprowadziłem na Jeruzalem i na wszystkie miasta judzkie. Oto są one dziś rumowiskiem i nikt w nich nie mieszka. Z powodu zła, jakie czynili, drażniąc mnie, gdy chodzili spalać kadzidło i służyć cudzym bogom, których nie znali ani oni, ani wy, ani wasi ojcowie. Przecież
A przecież ja posyłałem do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi proroków, mówiąc: nie czyńcie tej obrzydliwości, której ja nienawidzę. Ale nie usłuchali i nie nakłonili ucha, aby się odwrócić od swojej złości i nie spalać kadzidła cudzym bogom. I tak się rozlało moje oburzenie i mój gniew i rozgorzał przeciwko miastom judzkim i przeciwko ulicom Jeruzalemu. Zamieniły się więc w rumowisko, w pustkowie, jak to jest dzisiaj. A teraz, tak mówi Pan Bóg zastępów, Bóg Izraela, dlaczego wyrządzacie sobie samym wielkie zło, gubiąc u siebie mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę spośród Judy, by nie zostawić sobie resztki? Dlaczego drażnicie mnie dziełami swoich rąk, spalając kadzidło cudzym bogom w ziemi egipskiej, do której przybyliście, aby tam przebywać jako obcy przybysze, przygotowując sobie zgubę i stając się przedmiotem przekleństwa i hańby u wszystkich narodów ziemi? Czy zapomnieliście o złych postępkach waszych ojców, o złych postępkach królów judzkich, o złych postępkach ich książąt i o złych postępkach waszych i o złych postępkach waszych żon, o których się dopuściły w ziemi judzkiej i na ulicach Jeruzalemu? Po dziś dzień nie odczuli żadnej skruchy ani bojaźni i nie postępują według mojego prawa i moich przykazań, które dałem wam i waszym ojcom. Dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: oto ja zwracam swoje oblicze przeciwko wam ku złemu, aby wytracić całą Judę. I porwę resztkę Judy, tych, którzy postanowili pójść do ziemi egipskiej, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Wszyscy zginą w ziemi egipskiej, padną od miecza albo zginą z głodu. Mali i wielcy pomrą od miecza i głodu i staną się przedmiotem złorzeczenia, zgrozy, klątwy i urągowiska. I nawiedzę tych, którzy zamieszkają w Egipcie, tak jak nawiedziłem Jeruzalem mieczem, głodem i zarazą. Nie ocaleje i nie ujdzie nikt z resztki Judy, która przybyła, aby zamieszkać jako obcy przybysze tam w ziemi egipskiej, by powrócić do ziemi judzkiej, do której pragną powrócić, aby tam znowu zamieszkać, gdyż nie wrócą, z wyjątkiem nielicznych zbiegów. I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom, i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros, tymi słowy: w sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu. A mieliśmy chleba dosyta. Byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta z kształtu do niej podobne i wylewamy dla niej ofiary z płynów? Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet i całego ludu, którzy dali mu taką odpowiedź: właśnie to spalanie kadzidła, którego dokonywaliście w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasi książęta i lud pospolity, wspomniał Pan i to wziął sobie do serca. Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście, i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem.
przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj. Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu i nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście według Jego prawa, Jego przykazań i Jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj. I rzekł Jeremiasz do całego ludu i do wszystkich kobiet: słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy jesteście w ziemi egipskiej. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Wy, kobiety, ślubowałyście swoimi ustami i spełniałyście swoimi rękami to, co mówiłyście. Chcemy spełnić nasze śluby, które ślubowałyśmy, że będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów. Dochowujcie więc gorliwie waszych ślubów i spełniajcie pilnie wasze śluby. Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej. Oto ja przysięgam na wielkie moje imię, mówi Pan, że moje imię już nigdy nie będzie wzywane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie, jako żyje wszechmocny Pan. Oto ja pilnować ich będę ku złemu, a nie ku dobremu. I wszyscy mężowie judzcy, którzy są w ziemi egipskiej, zginą doszczętnie od miecza i głodu. A tylko nieliczni, ocaleli od miecza, wrócą z ziemi egipskiej do ziemi judzkiej, aby cała resztka Judy, która przyszła z ziemi egipskiej, by tam przebywać jako obcy przybysze, poznała, które słowo się sprawdzi, moje czy ich. A to będzie wam znakiem, mówi Pan, że nawiedzę was na tym miejscu, abyście poznali, że moje słowa przeciwko wam sprawdzą się na pewno ku złemu. Tak mówi Pan. Oto wydam Faraona, Chofrę, króla egipskiego, w ręce jego wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na jego życie, tak jak wydałem Sedekiasza, króla judzkiego, w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego, który jest jego wrogiem i czyha na jego życie. Bardzo poważny fragment z historii ludu Bożego. Oni wpierw spytali Jeremiasza, czy mają iść do Egiptu. I zapewnili, że spełnią słowo, które Pan przez Jeremiasza wypowie. I Jeremiasz wypowiedział, że mają nie iść do Egiptu. A oni powiedzieli: w sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy Ciebie słuchali. Werset 16. I to jest właśnie to, że my mamy Słowo Boże i wiemy, co Słowo Boże mówi na pewne tematy i w ten sposób niestety często mówimy: w sprawie, o której czytałem dzisiaj w Biblii, drogi Boże, nie będę Ciebie słuchał, bo ja mam swoje życie i proszę mi się tu nie wtrącać. Tak właśnie wygląda bałwochwalstwo, przeteczeństwo duchowe. To nie jest coś, co jest dalekie od nas. To jest coś, co codziennie potrafimy praktykować i codziennie potrafimy temu ulegać. I tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli, że to zepsucie, które tutaj jest, to ono przeniknęło nie tylko cały naród, nie tylko wszystkich królów, nie tylko, tak jak mówią, ryba się psuje od głowy, czyli od królów, że to ci króle byli zepsuci, a lud dobry, car dobry, źli bojarzy. Nie, całość była przeniknięta od najmniejszego do największego z nich. I co ciekawe, mnie na przykład uderzyło to, w jak drobnych szczegółach słowo prorocze jest dosadne i dosłowne. Na przykład w naszych Bibliach mamy zamiast tetragramu, imię Boże jest zapisywane jako cztery litery, JHWH. I wcześniej Izrael jak najbardziej znał imię swojego Boga. Ale w Egipcie powstała taka szkoła, która właśnie nie pozwalała wokalizować, wymawiać imienia Bożego. I dziś mamy tego ślad, że my nie wiemy, czy to ma być Jehowa, czy to ma być Jahwe,
Po prostu wymieszano te cztery litery, spółgłoski, które zapisują imię Boże, z imieniem Pan, Adonai. I powstały różnego rodzaju cztery lub pięć wariantów w tekście hebrajskim, bo potem dołożono samogłoski i nikt nie wie, jak wymawiać imię Pańskie. I tutaj to też Bóg jako sąd dał, że my też ponosimy konsekwencje tego upadku wśród pierwszego ludu Bożego, że odcinamy, że tak powiem, negatywne kupony. I tutaj to właśnie jest dla Boga ważne, że jedna rzecz to jest nauka o Bogu, jaką my możemy przekazać, a druga rzecz, że my jesteśmy zobowiązani zachować pewne standardy zewnętrznie widziane dla świata. I to widzieliśmy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Są pewne rzeczy minimalne, za które jeżeli nie były przestrzegane, to wyłączano. Dzisiaj czytaliśmy też z 5 rozdziału 1 listu do Koryntian, że tam był właśnie za wszeteczeństwo wykluczony młody człowiek. I też wiemy, że kwestie dotyczące bałwochwalstwa, czyli wyobrażenia na temat Boga, jeżeli ktoś mówi, tak jak apostoł Jan to mówi, że nie wyznaje syna, kto nie ma syna, nie ma ojca, i też, żeby jeżeli ktoś nie trzyma się nauki Chrystusowej, to takiego nawet nie pozdrawiać, to właśnie są te dwa punkty. One się przewijają z dużym akcentem, że należy tych dwóch rzeczy trzymać. Czcić właściwego, właściwie zdefiniowanego Boga, odczytanego ze Słowa Bożego, tak jak Pismo Święte przedstawia, że jest to odwieczny Bóg, że jest to Bóg, który od zawsze ma syna, kto nie ma syna, nie ma ojca, że syn jest odwieczny, że on umarł za nasze wszystkie grzechy, że on przyjdzie i każde oko go ujrzy, a więc jeżeli ktoś mówi na przykład, że dzisiaj już jest nowe przymierze, no to Pan Jezus najpierw przyjdzie i każde oko go ujrzy i każdy będzie znał Pana, bo go ujrzy. No to jak może ktoś mówić, przeoczył, że przyszedł Jezus osobiście na ziemię? No nie przeoczył, dlatego czytamy, że Filetos i Hymnaeusz byli przez Pawła oddani szatanowi. Te same słowa, co za wszeteczeństwo w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian, oddani szatanowi, oddany szatanowi. Więc to są te dwa punkty, które na zewnątrz wyraźnie, mocno widać. Z kolei w Egipcie, który jest obrazem świata, lud Boży też nawet w tym momencie tego upadku, nawet w tym nieposłuszeństwie, gdzie oni tam poszli do tego Egiptu, to jak już poszli, to jeszcze żeby chociaż przestali te rzeczy czynić. Ale nie, oni powiedzieli, będziemy to robić dalej. Będziemy to robić dalej i na co się powołali? Na pragmatyzm. Co to jest pragmatyzm? Tutaj to widać, że oni powiedzieli tak, dopóki czciliśmy te bałwany, to było nam fajnie, było nam dobrze, mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem, był chleb, były inne ważne dla nas rzeczy, było super. Ale gdy przestaliśmy, to nagle się to skończyło, nagle zaczęły być kłopoty, nagle są trudności. I jeżeli ktoś nie patrzy na to okiem wiary, to faktycznie powie, no faktycznie, dopóki czcili bałwany, to było im dobrze. Nie było żadnych powodów do narzekania. Tutaj jest wymienione, że wszystkiego mieli dostatkiem. To jest 17 werset. A mieliśmy chleba dosyta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. No silne argumenty cielesne, które mówią, no przecież właśnie czcząc bałwochwalczo mieliśmy wszystko super. A 18, lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła Królowej Niebios, to co się dzieje? Wszystkiego nam brakuje, giniemy od miecza i głodu. Więc tutaj pragmatyzm mówi, że jeżeli będziesz robił
jakiejś rzeczy i jest ci dobrze, to rób tak dalej, ale jeżeli jest ci niedobrze, no to tego nie rób. Ale to przecież tak się szczury zachowują, tak się tresuje psy, że daje mu się coś i on nawet jeśli działa na swoją niekorzyść, ale dostał czy to skórkę, czy kawałek mięska, to on to zrobi, nawet jeśli to jest dla niego najgorsze, co może być. My jesteśmy ludźmi. My mamy patrzeć na to, co jest wieczne. Na to, co dotyczy prawdy obiektywnej, jaką jest to, co ogłosił Bóg w swoim słowie. A nie jak tresowane zwierzątka reagować, że teraz nagle poczułem przemijającą rozkosz grzechu i się rzucam na to, jak dzikie zwierzątko. To nie jest właściwe zachowanie chrześcijanina, żeby oceniał po okolicznościach. To jest bardzo zgubne. Nie, bardzo często właśnie jeśli wierzący uwierzy w Pana Jezusa, to już pierwsze podejrzenia diabeł ma, bo nie widzi jego serca, ale patrzy, że nagle sięga po Biblię albo czyta broszurki i już zaczynają się wokół niego dziać dziwne, trudne rzeczy. Potem zaczyna być moment, kiedy się ochrzci i wtedy to już jest otwarte wydanie diabłu świadectwa. Ja uwierzyłem w Pana Jezusa, chcę iść za Panem. I wtedy te wszystkie lokalnie obecne duchowe istoty służące diabłu mają takiego człowieka na celu. I jeżeli tam jakiś człowiek jest w okolicy, który kiedyś mógłby być pod wpływem diabelskim, to one spowodują, że a to się z nim pokłóci, a to zacznie być niemiły, a to zacznie prześladować takiego wierzącego. I tak naprawdę wielu wierzących to doświadcza, że dopóki był tak zwanym skrytym wierzącym, schowanym albo tylko zainteresowanym i jeszcze zewnętrznie czegoś nie zrobił, to był spokój. Ale jak zaczął świadectwo dawać, jak zaczął chodzić na zgromadzenia i widziany być z ludem Bożym, to nagle zaczęły się różnego rodzaju trudności. Więc my nie możemy w ten sposób patrzeć, że będziemy się oglądać na okoliczności. Kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. To jest jedna z obietnic Nowego Testamentu, że prześladowania znosić będzie. Nie jest powiedziane, jaka skala. Niektórzy muszą położyć życie, stracić wszystko, a inni jedynie zobaczą pytanie odźwiernej. Ty też jesteś z Chrystusem? Dzisiaj akurat ta kartka była i widzimy, że nie ma granicy, której wierzący nie przekroczy ze strachu, jeśli nie trzyma się swojego Pana. Abraham wyrzekł się swojej żony. Piotr wyrzekł się swojego Pana ze strachu. My te rzeczy robimy często ze strachu. Piotr wzywa siostry, aby nie dały niczym się nastraszyć, bo wiele tych rzeczy, które robimy, nie tak jak Słowo Boże mówi, robimy właśnie ze strachu. Dlatego nie bójmy się dawać wyraźnego świadectwa. Patrzmy zawsze do przodu, co Słowo Boże nam ujawnia i dzięki temu możemy wiedzieć, że mamy właśnie Boże błogosławieństwo w tym. Niech Bóg nam błogosławi w tym przedsięwzięciu.